Dzień dobry. Teraz parę słów o rehabilitacji, która jest w stwardnieniu rozsianym niezwykle ważna. Mamy bardzo prominentnych gości dzisiaj, to znaczy przedstawicieli Centrum Rehabilitacji w Dąbku, jednym z dwóch centrów SM-owych. Pan Krzysztof Czubak i pan Dariusz Węcławski. To co jest kluczowe w rehabilitacji osób z SM? Kluczowa jest praca zespołowa. Żeby dobrze wykonywać tę pracę, musi powstać team, który będzie uwzględniał wielopłaszczyznowość. Cytując panią doktor Wojciechowską, która się powołuje na cud, czyli pracujemy nad ciałem, umysłem i duchem. W naszym ośrodku prowadziliśmy pewne standardy, wzorując się na krajach skandynawskich, i taki team tworzą przy przyjęciu naszego mieszkańca do ośrodka lekarz, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, psycholog czy neuropsycholog, logopeda, opiekunka, pielęgniarka, hipoterapeuta. I cały ten zespół pracuje z tym człowiekiem, jeżeli osoba przyjeżdża do nas, pracuje przez cały czas od początku do końca. Każdy ma określone zadania, jest określony cel pobytu tego mieszkańca. Bierze się pod uwagę jego możliwości psychofizyczne, układa się plan. Ten plan ulega weryfikacji po jakimś tam czasie. W naszym ośrodku, ponieważ jesteśmy, trochę sprostuję, Krajowym Ośrodkiem Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, leczenie jest kontynuowane te, które przepisują czy wskazuje lekarz prowadzący. Natomiast pozostałe inne sprawy, łącznie powiedziałem, od rehabilitacji, żywienia, praca z neuropsychologiem, logopedą i tak dalej, i tak dalej. Drodzy panowie, to skoro mamy standardy międzynarodowe, wiemy jak rehabilitować SM, dlaczego ciągle w Polsce to jest ewenement, są dwa ośrodki, które robią to właściwie, a poza tym pacjenci czekają na rehabilitację, nawet taką bardzo ogólną, niekoniecznie wieloaspektową. Ja myślę, że to pytanie to troszeczkę nie do nas powinno być skierowane, tylko do decydentów. Był taki pomysł kilka lat temu, żeby w każdym województwie powstał taki ośrodek. Nie udało się tego zrobić. Powstają małe ośrodki, które się wzorują na pracy tych większych ośrodków, tych dwóch, czyli Bolnym Sulinowie i naszym. Czyli mamy cel. A dodam jeszcze do poprzedniego pytania, co jest ważne w rehabilitacji SM-u, więc przede wszystkim systematyczność. Nie można odpuszczać, bo kiedy się odpuszcza, to wtedy niestety choroba postępuje szybciej. Dziękujemy bardzo panom i no mamy nadzieję, że również sytuacja w rehabilitacji poprawi się niebawem.